Witam serdecznie na remoncie starego domu. Mamy godzinę 18:21. A czemu tak późno? Zaraz wam to rozjaśnię. To w sensie dosłownym. Już prawie perforant. I nie ten przewód. I dzwoni do mnie znajomy, który ma mi robić tynki. I se tak myślę. No to chyba dzwoni, powiedzieć mi, że jednak znowu się nie uda. Bo wiem, że jest, nie ma ten, jest opóźniony w pracach tynkarskich. Już tam od 3 dni powinien być już w ogóle na innym obiekcie. Pewnie dzwoni, powiedzie, że znowu nie da rady. Sorry. Bo mi tam nogi z dupy powyrywają, bo tam inne ekipy czekają, a tynki nie zrobione. Więc na zawsze się pomylę, czarny do góry. A on dzwoni do mnie i mówi tak. Dałby się ja te zakruntować chociaż kilka ścian tak, z tego względu, że oni będą tędy przejeżdżać, na drugie miejsce cię będą robić tynki i by stanęli u mnie, zrobili tynki i dopiero by pojechali. Tylko żeby mogli przyjechać od razu coś zrobić. To ja stwierdziłem, nie ma problemu. Tylko czym mam zagruntować? No gruntem tym, co przyjechał. Ja mówię, żaden grunt nie przyjechał. Jak grunt nie przyjechał? Miał przyjechać grunt razem z tynkiem. 3 palety tynku przyjechały, a grunt nie przyjechał. A ja o gruncie nic nie wiedziałem, że też ma przyjechać. Więc godzina późna, wszystkie sklepy budowlane, normalne budowlane, pozamykane. Nie wiem, na czym skończyłem, bo mi przeszkodzili. Więc kazał zakruntować czymkolwiek mam, ile się da, ewentualnie gdzieś coś pożyczyć. No poszperałem, znalazłem taki nadpoczęty, takie badziewie nadpoczęte. Ten, co dostałem, to testów. Miał być użyty na co inne, ale pójdzie. Ten jest chyba najnowszy z tych starych, bo najładniej wygląda. Ale i tak stwierdziłem, że pojadę jednak do sklepu i kupić, tylko z tym sklepem było najgorzej. I kupiłem taki grunt. CT17. W litrowych butelkach, po w litrowych wychodził taniej niż w piątce. Prawie o słodówkę na litrze mniej. W piątce kosztował chyba 10 czymś za litr, a ten kosztował 9 chyba 30 za litr. Więc teraz będę tutaj robił mieszankę wedlowską, czyli wlewał wszystko. To jest niby koloru żółtego. Wymieszam te wszystkie grunty razem. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. I na ile to starczy, na tyle będzie. I wziąłem bajwnik. Tak, żeby było lepiej widać, że już było gruntowane. Więc zabieram się za mieszanie tej mikstury. Tego nie kapka trochę mi szkoda. Chyba, że tego nie kapka w ogóle nie użyję. Nie mam pojęcia, jak dużo tego gruntu będzie szło. No podłoże palcochłonne, bo to cegła. To musi być dobrze zagruntowane. Nie no, na pewno będzie dużo, bo będę gruntował wałkiem. Lejemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja może tak wstrząsnąć przed użyciem. A to, co zostanie, odleję do butelki, jeżeli cokolwiek zostanie, pewnie nic. Na boczek. Teraz weźmiemy nie kapka. Znowu wstrząs. Będzie żelastycznie. Fajną ma konsystencję, szeroko chlapisz. Śmiesznie to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zważy i nic nie wybuchnie. Tak jak już mówiłem. Czemu pierwszy nie kapek? Bo teraz dolejemy tego gówna. To jest najgorszy grunt ze wszystkich.
To jak ten rozrobiony chyba z wodą 1 do 10. Tak mi się wydaje. I zamiast jechać już do domu, to będę gruntował. Znaczy w sumie w domu to ja jestem. O. Przyjedzie i się złapie za głowę, co to tyle butelek nie było większych. Nie kapek opróżniony. I teraz wszystkie te. Niby to jest żółte. W tym miejscu. Ja tu nic żółtego nie widzę. Znaczy to jest takie mlekowate. A, barwnik został na dole. To chyba dlatego jeszcze stara cena. Ja nawet nie sprawdziłem, czy to jest ważne. Tu jest data ważności, czy data produkcji na opakowaniu? Dwudziesięczny drugi. To samo. Data produkcji. To ciekawe, ile po produkcji można używać. Więc już trochę stoi. Dałem to tej piątki. Tu wypukałem opakowanie po pewniku. Będzie miało kolor, będzie bardziej profesjonalnie. Mogłem kupić niebieski, a po zielony. Lepiej było widać, a nie żółty. Bo przeczytałem na opakowaniu na tamtych, że zabarwione na żółto. Więc wziąłem pewnik żółty. A to takie zabarwione, że potem pewnik to tam ze starości na dnie cały był. Pięknie. A tam jeszcze leci ta piana. I zaraz zabieram się za gruntowanie, tylko sobie jeszcze to na kółkach postawię. Gdzieś tu miałem kółka, a tam są w tym bujdelu. O. Moje kółeczka. Ta-dan! Mogłem to postawić przed zalaniem. Teraz tylko tak, żeby to się nie wylało. Bo będę miał od razu podłogę zagruntowaną. Jeszcze trochę przemieszamy. Już się nawet tu gorąco robi na dole. O. Zupa zrobiona. Prawie.
można działać. Już gruntujemy. Żona na dole chlapie, ja u góry, jak nigdy. Trochę chlapie, ale dajemy radę. Podłoga też się trochę przygruntuje. Śmieci się przykleją, zostaną już na wieki. Nie wiem, zobaczymy, ale pewnie coś się poprzykleja. No, z tych listew przecież ja tego nie będę zdrabywał. Zresztą oni będą tutaj tynki sypać, to też będzie lecieć na ziemię. Nie tak, jakbym to robił sam. Ale będzie. Ciekawe, czy przez ten pośpiech tych siatek nie zapomną wkleić. Bo te siatki muszą iść tutaj, ci te okna były, otwory. Pomoże tynk pękać w tych miejscach. O to jak tutaj było okno stare i tak naprawdę to wszędzie powinna być siatka. O tutaj na tych przewodach tu siatka. Tu na tym łuku siatka, tu na tym łączeniu siatka, nad oknem. Nie pokażę ich po żonie. Ja dobrze zrobię. Przecież ja nic nie mówię. Tak mi się przeleciało niżej. Tak mi tylko przeleciało. Słucham? Pająka zagruntujemy, a masz. O, tu jeszcze coś się sypie. Jakaś fuga. Pytanie, na ile to starczy? To jest to wszystko na starczy? Nie, no ja to kupiłem, nie? Ile? No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A to jest 8 litrów plus to, co miałem. 8 litrów lepszego kupiłem. A na ile starczy, ja nie wiem. Ogólnie to nie wiem, co to tu w ogóle miało iść. Jakiś koncentrat rozrabiany z wodą, ale co to miało tutaj iść? To już trzeba się pytać tych, co będą tynki robić. Nie wiem, po coś innego, co tam takie niby dobre. To takich rzeczy. Nie wiem, jak to jest. Kazał mi sprawdzić na WZ-ce, a ja przecież żadnej WZ-ki nie dostałem. Przyjechał samochód, rzucił palety i pojechał. To oni tam zamawiali? Tak, oni zamawiali. On brał tam, gdzie teraz robił, bo mu zabrakło. Nie zabrakło, tam brał. I 3 przywieźli to mnie od razu. Ja podejrzewam, że pewnie on wziął WZ-kę, dostał. Albo zapomniał powiedzieć o gruncie. Albo nie spakowali. Jedno. Chciałem powiedzieć z 2 czy z 3. Opcji. Teraz to i tak już za późno. Będzie zagruntowane tym. Mam nadzieję, że to wystarczy. Przez to okno nie widzę ściany. Bo mnie oślepia. Nie po kamerze. Udało się. Zagruntowane. Niestety nie wszystko. Co, żebym wywalił? Aha. Piętarkę.
zagruntowane, ale nie udało się wszystkiego, bo po prostu zabrakło już gruntu. Jakimś cudem starczyło ta kubka cała tutaj tego gruntu na to, na to, na tą ścianę, na to, tu, tu i dosłownie wałek już wytarłem tam na tej ścianie, czyli zabrakło na to pomieszczenie i na tamto. Tak z wiatrowody ja bym dolał, może by starczyło. Niestety to wszystko jest chłonne, a chciałem to w miarę dobrze zagruntować, więc nie oszczędzałem. Więc chyba z jednej strony można powiedzieć, że i tak dobrze poszło. Znaczy nie oszczędzaliśmy. Poza okrzan dostanę od żony, że ja zwykle wszystko zamy robiłem, nie? No. Jutro chyba chłopaki też przywiozą grunt. Bo powiedziałem, że to co ja mam, to mi starczy tylko co najwyżej tutaj na kuchnię. Może. Ale tu nie mówiłem im, że pojechałem to kupić. Tak więc. Wasze zdrowie. Tak więc chyba jutro będę też gruntował pokój. I chyba tutaj wiatrołap. Tylko muszę te płyty zabrać i zakleić okno. Nie kleiłem, bo by było tutaj już całkiem ciemno. Żałuję, że jeszcze nie zrobiłem okna tutaj. W tej ścianie. Bo w ogóle żadnego okna nie mam od tamtej strony. Tam nie mogłem. W ogóle to tam miałem mieć tą ścianę niepalną. Tylko na szczęście się udało, że to siedziałką leśną, coś tam, że to jest nieużytek. Ale tu mogłem już sobie okno walnąć. I by było git. Tu koło rozdzielni. Tu mogłem sobie takie okno wstawić, jak jest w łazience i tu już by było dużo widniej. I by było widać, co tam się dzieje. To na razie.